Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na analizę partii z Mistrzostw Europy, tym, tym razem z szachów szybkich. 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. Miałem przyjemność zagrać z niemieckim arcymistrzem no, urodzonym w Rydze, ale zmienił obywatelstwo. Danielem Friedmanem, bardzo silnym arcymistrzem. Jego ranking w Rapidzie był akurat najniższy i wynosi właśnie jak widać 2542. W rzeczywistości ma grubo ponad 2630 rankingu mniej więcej. W karierze największy miał 2670, ale dobra, to już nieistotne. Moi drodzy, bardzo silny arcymistrz i moja ulubiona obrona królewsko-indyjska na szachownicy. Powiem szczerze, że bardzo dobrze mi się grało te partie i przejdźmy już do analizy. D4 zagrał tutaj arcymistrz, skoczek F6, posunięcie C4, G6, skoczek na C3. Goniec G7, G3 przeciwnik wybrał wariant właśnie z takim domkiem szachowym. Na co, oczywiście, mniej więcej wiedziałem, jak reagować po roszadzie. Jest goniec G2, D6 na razie to są standardowe posunięcia. Skoczek F3, no i tutaj można wybrać wiele opcji do gry. Można zagrać C6, można zagrać na przykład skoczek na D7 z planem E5. Różne, różne tutaj sposoby można też C5 sobie zaaplikować. Postanowiłem zagrać skoczek C6. Z planem E5 standardowo. Przeciwnik zrobił roszadę, no i odpowiedziałem tutaj ruchem E5 prawie, że od razu. Byłem przygotowany na wymianę. Myślałem, że przeciwnik właśnie mi wymieni i będzie chciał mnie tutaj e, tak załatwić technicznie, aczkolwiek wymiana jest jak najbardziej pożądana dla czarnych. Tutaj się nic złego nie dzieje. E, pozycja by się wyrównała. Jest ruch D5, no i e, teoria debiutów mówi, że skoczek B8 to jest jeden z najlepszych ruchów. E, tak też zagrałem, coś kojarzyłem, e, nie, nie do końca dobrze tutaj już warianty pamiętałem ale wiedziałem jaki jest mniej więcej zamysł i jak to realizować. Przeciwnik zagrał E4, na co jest ruch A5 z planem skoczek na A6, skoczek na C5. To już pewnie większość tutaj moich widzów wie, jak grać. Posunięcie A3 i to jest ruch sprytny, bo nie mogę teraz zagrać tutaj skoczkiem, bo dostanę ruch B4. I po wybiciu okazuje się, że nie, pionek jest nietykalny ze względu na to, że wieża nie ma połączenia z Hetmanem. No więc ten plan musiałem sobie odpuścić i zagrałem skoczkiem na D7, właśnie żeby się tutaj przetransportować na C5. No ale dosyć ciekawą opcją w tym momencie było zagranie gońcem na D7. Bardzo ciekawy ruch, z tego względu, że w następnym posunięciu mam opcję skoczek A6 i B4 już nie działa, bo Hetman jest połączony. Z wieżą. Lecz po gońcu d7 białe mogą zagrać wieża b1 i prawdopodobnie taki ruch by był, byłby zagrany, żeby zagrać od razu b4, żeby nie wpuścić skoczka tutaj na c5. No ale ruch c6 dosyć ciekawie wygląda. W ogóle ja teraz będę chciał sobie zbić tego pionka i sobie wstawić skoczka i tam realizować sobie tutaj swoje plany. Nawet a4 jest możliwe, dosyć ciekawe posunięcie. Ale po wybiciu na przykład na c6... Bardzo fajnym zagraniem byłoby zbicie skoczkiem, i nie boimy się w ogóle zbicia pionka na D6 ze względu na goniec E6. Mamy pionka, goniec E6 też jest oczywiście jedną z opcji. Można zagrać i goniec na G4 z próbą wybicia, i skoczka na D4. To jest jedna z opcji, która mi się podoba. Mamy pionka mniej, ale nasze figury zaczynają żyć, i mają opcje tutaj na jakieś fajne. Pola to jest dosyć intuicyjna moja ocena, silnik jest tutaj bardziej surowy, ale pamiętajmy, jak chcemy grać ostrą, to coś takiego myślę, że jest w naszym zasięgu i fajnie by to wyglądało. No ale w partii zagrałem skoczek D7. Po tym posunięciu przeciwnik Goniec E3. Nieco się zdziwiłem, bo ja myślałem, że taki ruch h3 najpierw zastosuje przeciwnik. No ale dobra, arcymiść to arcymić, zagrał gońcem na E3, co dało mi fajną grę. Tak uważam, bo zagrałem skoczkiem, goniec G5 to jest ruch wymuszony F6, goniec wraca na D2, no i teraz F5. Więc mam taki ruch z i sobie wyprowadzam od razu tutaj pionka. Żeby było jasne, pozycja białych nie jest gorsza w tym momencie, absolutnie. Absolutnie nie jest gorsza, jest normalna. Po ruchu H3, tylko jest kwestia gustu, jak kto lubi grać jaką pozę. Skoczek wrócił na F6 w tym momencie, i teraz mój przeciwnik wybił na F5, z czego byłem bardzo zadowolony, aczkolwiek miałem tutaj dosyć fajny plan, bo tutaj jeżeli by na przykład białe coś zagrały pod tytułem na przykład b4, no to ja planowałem taki ruch f4, żeby tutaj go przygwozić. Po wybiciach, wybiciach ja mam skoczek h5 i mój skoczek na e5 fajne miejsce znajduje, skoczek na f4 fajne miejsce znajduje, no i te figury moje znowu zaczynają żyć. No jednak przeciwnik wybił, wybił tutaj na g5 i hetman c2 na co odpowiedziałem, skoczek cepić. 5 Dosyć ciekawą opcją, ja to rozważałem podczas partii, ale jakoś tak nie wiedziałem, dlaczego w ten sposób nie zagrałem. Mogło być zagrane E4, dosyć ciekawy ruch, z tego względu, że jak skoczek idzie na D4, tutaj trzeba zauważyć, że grożą widełki, no ale skoczek na E5 się pięknie pakuje i tutaj bronie pionka, atakuje pionka, skoczek D3 placówkę może mieć całkiem niezłą, to się może naprawdę fajnie rozgrywać, skoczek F3 no wprawdzie pilnuje, G4, no taka Mała ośmiorniczka się zrobiła. Zobaczcie, skoczek na E5 w ogóle paraliżuje wszystkie miejsca. Tylko, no tak naprawdę, ta pozycja jest oceniana przez silnik jako równa. No, jeżeli miałbym powtórzyć pozycję, tą grę, to bym ra raczej zdecydował się na skoczka E5. No cóż, ale tak nie poszło. E Mianowicie zagrałem skoczek C5, co też jest dobrą opcją według silnika. Ja też wiedziałem, że na pewno to jest normalne posunięcie. Posunięcie B4, z tym się liczyłem i od razu wskoczyłem skoczkiem. Pierwsza linia silnika, a jeszcze ktoś mnie posądzi, że gram jakąś rybką, moi drodzy. E, oczywiście się śmieję, fajne, fajnie, cieszę się z tego osobiście, że też potrafiłem znaleźć najlepsze ruchy w danej pozycji, ale partia dalej trwa, pamiętajmy. E, teraz mój przeciwnik zagrał wieżą na D1. Ja tu ucieszony, nieco zdziwiony... Że on mi oddaje tutaj gońca na D2. Naprawdę byłem mega zaskoczony. Ja y, zbijając tutaj na A4, przeciwnik zbił mi na A4, od razu zbiłem gońca. Żeby było też jasne, to jest też dobra gra dla czarnych. To jest też jedna z opcji, ale właśnie. Można byłoby zbić skoczka, co się okazuje też bardzo ciekawą opcją, silnik bardziej to rekomenduje z tego względu, że jak goniec zbija na C3, to skoczek wskakuje na E4 znowu z opcją zbicia tutaj na C3 i na przykład jak goniec zagrywa na B2, to sprytna pułapka goniec D7. Pułapka polega na tym, że jak tutaj zbijemy sobie za chwilę pionka i pionek nam zbije, no to mamy goniec na a4 ze zdobyciem jakości. No, przypuszczam, że arcymistrz coś takiego by widział. No, i by musiał tam jakoś odejść. Hetmanem, no ale moi drodzy, powiedzcie mi, proszę, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej pozycji. Myślę, że fantastyczna dla czarnych, bez jakiegoś większego wysiłku i to z tak potężnym arcymistrzem. No, królewsko-indyjska tutaj w szachach szybkich dobrze zadziałała. W każdym razie. Poszło tak, jak poszło, też nie najgorzej. Wieża zbiła na D2. Goniec H6 postanowiłem zagrać od razu. Może ten ruch nie do końca jest potrzebny, bo to tylko taki bezpośredni atak na wieżę. Ten goniec może tu by się bardziej przydał. No tylko wiadomo, że to jest taka presja z arcymistrzem, chociaż nie czułem tej presji aż tak bardzo. Lekki, tak, lekka taka nutka respektu na pewno była, no ale wiedziałem, że mam dobrą grę i tylko trzeba próbować grać to tak w miarę solidnie, a przeciwnik wykazywał taką. Właśnie solidność po swoich ruchach widać, że na ostre pozycje nie chce iść, tylko stara się mnie tutaj wysuszyć. No, ale goniec zagrał na H6, wieża na D1 z powrotem, no i wyprowadziłem sobie kulturalnie kolejną figurę. Skoczek zagrał na H4. No, i teraz widzimy, że przeciwnik coś tu próbuje mnie szarpnąć. Na co odpowiedziałem? Skoczek H5 nadal mogłem zagrać ruch e4. Nie wiem, dlaczego tego ruchu nie zagrałem, to się bardzo, bardzo narzuca. Trochę, że tak powiem, wygląda to inaczej, no bo jakby goniec stał na g7, to bardziej ten ruch się chce zagrać generalnie, ale zobaczcie, że goniec fajnie gra po czarnych polach, a pionki stoją na białych polach, więc to jest dobra kompozycja dla tej pozycji. No i tutaj mogłoby być świetnie, na przykład jakby ruch c5 nastąpił, to bym mógł zagrać gońcem na g5 i już tego skoczka mogę spróbować w fajnej wersji wybić. No cóż, jakbym znowu miał cofnąć czas, no to I bym tutaj mniej więcej wiedział co i jak, no to bym na to na pewno poszedł i stał dobrze. Silnik w ogóle by oceniał tę pozycję w tym momencie na minus 1 i 6. To jest w ogóle to jest ogromna przewaga, moi drodzy, to by była ogromna przewaga, bo tak nie było. Skoczek zagrał na H5 i teraz ruch C5. No to jest takie standardowe troszeczkę poddrapywanie skrzydła hetmańskiego, na co zagrałem F4. No może nie do końca dobre posunięcie, chociaż to nie jest błąd absolutnie. Bo tak mówię, no, szarpny ruch G3 coś trzeba robić. Dosyć ciekawym zagraniem byłoby na przykład skoczek F4 wbrew pozorom, żeby tu zaatakować gońca. Wybicie wiązałoby się z wybiciem na H4 i jest świetnie. E, na przykład jakby po tym e, ruchu, e, skoczek, znaczy skoczek F4 byłoby dobre, można by było też e, na przykład zagrać E4 posunięcie. Cały czas też to jest dobra opcja. No cóż, moi drodzy, ale po skoczek H5 Hetman zagrał na E2, i w tym momencie, mm, przepraszam najmocniej, zostało zagrane C5, ja zagrałem F4, i teraz Hetman zagrał na E2. No właśnie, i teraz tak, no, odszedłem skoczkiem na G7 z nadzieją na skoczek F5, na skoczek D4. Takie takie manewry tutaj starałem się stosować, ale. Można by było zagrać Hetman E8 z dosyć zwariowaną pozycją. Nieco się obawiam posunięcia C6. Posunięcie C6 byłoby raczej zagrane i po wybiciach goniec E6. E, troszeczkę tutaj, e, no właśnie, miałem obawy po skoczek D5, i tak miałem w głowie mniej więcej te, te pozycje, i troszeczkę mi się to nie podobało, ale zupełnie niepotrzebnie, bo mogłem zagrać Hetman F7, a skoczek C7 dobra taktyka, bo jak wybijam, no to mi wybija na H5, ale mogłoby być ładne wtrącenie. Mianowicie skoczek na G3, i po tym wybiciu e, pionek by wybił, i bym wybił. Troszkę zwariowana poza, ale w moim stylu, i tu się dosyć dobrze to chyba trzyma. Pionki niby są dwa wolne, troszkę zaawansowane, ale one tak szybko nie idą. A jakaś wieża, a 2 już coś tam zaczyna y, podwisać. No, w każdym razie myślę, że y, mógłbym być tutaj zadowolony, chociaż silnik lubi pozycję nieco białych ale to grają ludzie. Moi drodzy, skoczek na G7 poszło w partii, skoczek na E4, no i tutaj mnie powoli zaczyna wysuszać przeciwnik, Hetman E7, skoczek zagrał na F3, czyli no takie wyczekujące cały czas ruchy, postanowiłem wybić, wybił i skoczek F5. No ja tu już ucieszony, aplikuje się świetnie figurami na pole E3, wygląda to rewelacyjnie i nagle dostałem ruch G4. Myślę sobie... O co chodzi w ogóle? Przecież gram skoczek E3 i zdobywam te wieże. Ja tak zagrałem, ale już wiedziałem, jaka jest odpowiedź białych. Nie byłem tutaj zaskoczony. Odpowiedź białych to G5. Ha! I okazuje się, że za bardzo nie mogę zbić żadnej zwierz. Dlatego, że jak zbiję jedną z wieżyczek, to ten skoczek nie ma potem ucieczki. I on mi zbija tutaj gońca, i skoczek nie ma ucieczki. Ale. Teraz, tak jak patrzę w analizie, można było spróbować swoich sił po biciu na D1 ze względu na bicie na H6 i goniec A4. Dosyć sztucznie to wygląda, ale jest bronione. No i tak naprawdę, jak wieża by wybiła, a raczej tak by mogło nastąpić, to dysproporcja figur jest no, bardzo rzadka. Dwie wieże na trzy lekkie figury i pochetmanie. Silnik mówi remis, ale wydaje mi się, że raczej wolałbym chyba to grać czarnymi mimo wszystko z planem na przykład król H8 skoczek mógłby wejść tutaj i wieża G8 z planem wieża G6, z, z próbą wzięcia pionka, no i tak naprawdę mógłbym grać te pozycje, mimo że ten skoczek tutaj na E6 by wyglądało może strasznie, ale pamiętajmy, że kontry jakieś tam zawsze istnieją, tak nie poszło niestety, zagrałem na G2, to jest dobry ruch według silnika, to się wszystko potwierdza po tym posunięciu Hetman wybił, no i goniec G7, podsumowując tę pozycję, jest równa Para gońców na parę skoczków, tylko że skoczki są bardziej teraz zadowolone, bo troszeczkę mi gońce zamknęły. No, niby tak, ale gramy dalej. I skoczek zagrał na D2. Manewry, manewry. Skoczek przetransportowuje się na pole C4. No i teraz tak naprawdę tutaj taki ruch widziałem, że jest możliwy. Nie za bardzo mi się ten ruch podobał. No, dlatego zagrałem królem na H8. Ciężko stwierdzić, co tutaj można by było zagrać. Może posunięcie goniec na B5. Może coś w tym stylu. Nie wiem. W każdym razie też ruch wieża F4 jest dosyć ciekawym posunięciem i tak myślę, że należałoby spróbować grać. No ale, król zagrał na H8 mimo wszystko. Wieża mi tu szybko wybiła i wieża F1. No widać, przeciwnik idzie na końcówkę. Jak już. Z juniorem grać to na końcówkę, prawda? Ja dla niego jestem juniorem w tym wypadku. Zagrałem wieżę F4. Bardzo dobry ruch, również taki standardowy. Licząc na to, że on mi wybije i tu się otworzy pozycja, i bym na pewno stał bardzo dobrze, bo gońce byłyby otwarte. Hetman zagrał na G3. No i teraz, no właśnie, widziałem ten ruch typu Hetman F7, Hetman F8. Tak należałoby grać, żeby te wieże przygwoździć i trzymać pozycję. No, ale ja postanowiłem wybić. Coś mi się tutaj nie spodobało widocznie. I Hetman F7 spróbował wzięcia pionka. Na co mój przeciwnik? Skoczek E3. No właśnie, skoczek się bardziej poprawił. No i niestety ruch Hetman G6 nie był najlepszym rozwiązaniem z tego względu, że oddaje wolną linię. Tak po prostu bez żadnej walki. Szkoda, bo można by było na przykład zagrać inaczej. Otóż Hetman F4 byłoby całkiem niezłe według silnika, tylko to, to prowadzi raczej do takiej pozycji dosyć remisowej, bo po wybiciu. Niby się otwierają gońce, ale już nie ma ciężkich figur, więc to nie jest aż takie korzystne. I skoczek G4 raczej można by było tutaj wybić, wybić i na przykład wybić skoczka, zdwoić pionki, goniec D4, e, król G2, podprowadzić króla i na przykład coś takiego. E, no to to jest remisowa sytuacja. E, no według oczywiście silnika, e, ale można byłoby próbować może jakiś ruch B5 czasami. Wiecie, różnie bywa tutaj w grze w szachach szybkich. No ale. Hetman zagrał na G6, na co mój przeciwnik? Hetman F3, H6, H4. No, należało wybić. Przede wszystkim zredukować. To był mój błąd, że tego nie zrobiłem. Tu postanowiłem wybić, pionek wybił. No i teraz zagrałem niestety poważne przewinienie w tej sytuacji. Dosyć, dosyć ciężko mi się już tutaj oddychało w tej pozycji, bo nie widziałem jakiejś dla siebie tutaj aktywnej gry i trochę mnie to niestety zmęczyło. Zagrałem ruch B5. Zmyślał, że będę zasuwał pionem. Dosyć pewnie się poczułem jeszcze w tym momencie, ale. Szybko zostałem sprowadzony do parteru. Posunięcie H5, szybki ruch, Hetman E8, szybkie C6, goniec wrócił i G6. No przeciwnik, zagrał trzy ruchy pionkami i mnie tutaj nieco zmiażdżył. Na co odpowiedziałem B4? Mówię na hura idę pionkiem, niech myśli. Skoczek zagrał na C4, Hetman E7, no i dostałem plombę D6. No, musiałem wybić, pionek, wy, skoczek wybił na D6. No i teraz, no cóż, można by było oczywiście zagrać gońcem na E6 i. Udawać, że jest ok, no ale przeciwnik na pewno musiałby grać bardzo dokładnie. No cóż, na pewno białe mają tutaj pozycję dobrą, to jest kwestia tylko dobrej techniki. Lecz ja zagrałem tutaj na A7 szacha. No, myślałem, że ja tu szybko hetmanem będę atakował i pionka doprowadzę. Hetman f2, na co tutaj dałem szacha, król h2, goniec e3. Moi drodzy, c7 nastąpiło, b3, no i tutaj oczywiście dorobienie hetmana jest teraz złe, bo do b2 dochodzę za chwilę, więc hetman c5, no dałem szacha, zupełnie niepotrzebnie, ale to już pozycja jest tak opłakana, no i tutaj wróciłem, c8 wymiana, hetman, hetmany się wymieniły. To jest totalnie już przegrana pozycja, ale jeszcze ruchy wyglądały następująco. Skoczek oczywiście wrócił na D2 i pilnuje pola, więc nie jestem w stanie tam tego zaatakować. No, jakby nie było tych pionków, no to remis mam oczywiście w kieszeni, ale w tej pozycji, no tutaj już niestety nie byłem w stanie nic zrobić. To jest kwestia po prostu bardzo spokojnych, wyraźnych posunięć ze strony arcymistrza. No, i partię w tym momencie poddałem. Byłem bardzo zadowolony, tylko zawsze brakuje tej kropeczki nad i. No, jakby się grało coraz więcej z takimi arcymistrzami, to na pewno ta siła, gdyby również wzrosła. Także, może nauka dla nas wszystkich jest taka, że nie bójmy się grać z lepszymi od siebie. To nas bardzo, bardzo wiele uczy. Dzięki serdecznej łapki w górę, będzie mi bardzo miło. Zasięgi polecą. Pozdrawiam, cześć.